Widach! Nie wiesz, gdzie się klika napisy? No to kliknij tu, albo kliknij tu i sobie wybierz język. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie musisz to nadrobić. I komentarz pod odcinkiem daj. Może być nawet taki, Grażyna to ma gruby tyłek. Albo lepiej, baj! Mamuś! Nie wstawaj! A to dobrze, córciu, że nie muszę. Stare te kości. Nie to, co kiedyś. Kiedyś to człowiek fikał po imprezach. To po co się mama tak daleko fatygowała, co? O tej waszej kłótni to na wsi już legendy krążą. Pora zakopać topór dziewczynki. Ja już długo nie pożyję. A bardzo bym jeszcze chciała zgodę między wami zobaczyć. No to jest jakiś szantaż emocjonalny. Luseczku. Nie mów tak do mnie. Ja mam prawie 50 lat, do cholery. Trochę kultury, ty. Luseczku. Mamo, ona mnie przezywa. Luseczek z Karzypyta. Ależ ja za tym tęskniłam. Jak ja cię za te kudły wytargam, to ci te puknę z głowy powyrywam. Zrobicie, jak uważacie. Ale ja stąd nie wyjadę, póki nie zobaczę zgody. No to może przypomnę. Karolina. Po syna przyjechałam. Czas najwyższy oddać zabawkę, co? Karolina! No brawo, Sherlocku. Gdzie jest mój syn? Mamo, ja chcę z tatą mieszkać. Nie chcę wracać. Może się jakoś dogadamy? Młody nie chce mieszkać u ciebie. A co ty mu w tej norze zaoferujesz, co? Brajanku, kochanie, mamusia i tatuś bardzo cię kochają i czekają na ciebie w domu. Do salonu. Już. Tatą Brajana jestem ja. I dobrze o tym wiemy. Nie pozwolę, żeby jakiś twój partner mówił do niego synu. Więc albo dogadamy się w kwestii prawnej, albo będziemy szurać po sądach. Tak długo, jak to konieczne. No proszę, jaki tatuś nagle. A jak myślisz, kto był przy mnie, kiedy ciebie nie było? Paweł, potem Jan, Andrzej, potem znowu Paweł, Krzysiek i teraz Heniek. Sorry, Henry. Brian, wstydź się! Czego, mamo? Pytałaś, to odpowiadam. Tatę mam jednego, siedzi tutaj, i albo się z nim dogadasz, albo będziesz musiała mnie bardzo dobrze pilnować. O! A już myślałem, że będą z was ludzie, no. Promyk nadziei błysnął i znowu czarna dupa. Tym razem bardzo ważne zadanie. I żeby nie było, że się tylko wami wysługuję, sobie również przydzielę rolę. A tylko po to, żeby udowodnić wam, że nadajecie się do sortowania liści, a nie do mafii. Salon. A nazwę to ma? No właśnie. Nie ma. I to jest mocno podejrzane. Moim zdaniem to jakaś ściema jest. Klientów masa, że się drzwi nie domykają, a nazwy nie ma. No przecież śmierdzi na odległość. No pewnie, że śmierdzi. Tak? A czym konkretnie kudła ty? A tego to nie wiem, ale jak szef mówi, że śmierdzi, to ja już ten smród razem z szefem czuję. Tak czy inaczej, na bank mają górę kasy i starają się tego nie pokazywać. Żadnych szyldów, żadnych reklam, tam kasa fiskalna pewnie aż nie domyka. To moje zadanie, teraz wasze.
Gala Polaka Roku to największe wydarzenie w Holandii. 5 kategorii, a zwycięstwo choćby w jednej oznacza nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro. Do tego każda statuetka wykonana ze złota. Więc już same statuetki warto ukraść. Kudłaty, ty zaprzyjaźnisz się z każdą osobą, która odbiera nagrodę, odwracasz ich uwagę, a ciapaty kradnie statuetki. Łatwizna. And now, in English. Szczęść Boże! A, dzień dobry, zapraszamy. A biuro to poświęcone jest? Bo K plus M plus B to sam musiałem napisać. Chociaż krzyżyk jakiś? A czy ksiądz przyszedł po kolędzie? Czy do biura podatkowego? O, najmocniej przepraszam. Ja tak z rozpędu. Aż szkoda, że mnie pani tak od razu sprowadziła na ziemię, zanim do koperty doszliśmy. Proszę usiąść. Kawa, herbata. Wodę poproszę. Święcono najlepiej. Okej, mam nadzieję, że dokumentacja jest równie dobrze przygotowana. Tak, oczywiście. Będzie pani w siódmym niebie. Proszę pamiętać, że kolejne konsultacje mogą odbywać się online. Mamy specjalną platformę, dzięki której administracja jest dziecinnie prosta. A czy przyjmuje pan darowiznę gotówkowe? No cóż, różnie. Często ludzie dają coś w naturze. A co na przykład? A samochody na przykład. Pan Stanisław z Warszawy dwa mi sprezentował. Niestety zmarł. Problem w tym, że otwierając biznes, pojechałem z wyobraźnią i sobie te zarobki zbyt niebiańskie wymyśliłem. No i w zeszłym tygodniu dostałem list, niebiański, bo też niebieski, i trochę mnie zemdliło. Jak ja to zapłacę, to będę goły jak święty turecki. Ale aż tak bardzo się pan w tych szacunkach nie pomylił, widzę. Także ta realna kwota nie będzie dużo niższa. Ale proszę się nie martwić, znajdziemy wszystkie ulgi, pod które może pan podlegać. Diabeł tkwi w szczegółach. I partner fiskalny też by bardzo pomógł. Pracuję nad tym. O cholera. Najmocniej przepraszam. Pozostajemy w kontakcie online, prawda? Okej. W końcu po roku czasu otrzymałam kasetę z wesela. Trochę mi to zajęło, zanim zdobyłam odtwarzacz VHS. Gotowy? Thank you.
wszystko puścił. My name is Ksiądz Maciej, and I will be your guide through this wonderful ceremony. Baśka, wyprostuj się. Do you, Ania, take Roger for husband and promise him to love forever? Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Kto to widział, żeby na wesele z Murzynem przychodzić? 3084. No Bóg mi zapłać. Przecież to była jedyna kopia. To kurwa było? Kluseczku. Jezu, a ja u niego sesję miałam. No wymiżesz tę łyżeczkę, bo sobie oko wydłubiesz. Ależ mi strata. I nie siadaj na rogu, bo starą panną zostaniesz. Bo starą wdową. Hello, zdjęcia mam. No dzień dobry, mama Grażynki, pani Halitka. Pasia, ja to się o pani tyle historii nasłuchałam. Panią to przecież pół wsi wcześniej znało. Ja to się do pani to na korepetycję muszę zapisać. Ej, dziecko, kiedyś to ja nawet lokalnego księdza zbałamuciłam. Mamo! To ja coś czuję, że my się zaprzyjaźnimy. Baśka! Co? Zdjęcia mam. W sumie sama jestem ciekawa. Trochę się zdziwiłam, bo dzwoni dzisiaj do mnie i mówi, żeby przyjechać, bo wywołane. Kto w tych czasach wywołuje zdjęcia? Jesus. Szkoda, żeś kasety z wesela nie widziała. Dzisiaj to już nikomu nie można ufać. Nie daruję mu tego. Graszka, idziemy. Coś podobnego. Dasz wiarę? Chodź, mamo, późno już, idziemy spać. Ja się tu na tapczanie prześpię, na zapleczu. Jutro rano chcę pomóc trochę. Na pewno? Okej, zostawię ci klucze. Tylko się zamknij od środka i klucze wyjmij, bo rano pracownicy będą chcieli wejść. Dobranoc. Więcej syfu naraz nie mogłaś nałożyć? Daj spokój. Może ma wadę wzroku. To przynajmniej mnie zobaczy. Areta nie jest niewidomy. To starszy, postawny, zadbany gość. Goedemiddag. Ik ben Dirk-Jan. Co, on się zdecydować nie może? Nie, no on ma dwa. Ja też i się nie chwalę. Arleta Grabicka, nice to meet you. You are beautiful. Ja pierdolę, jaki gentleman. Thank you. Tłumacz, co się wąda. Wszędzie tylko tłumacz i tłumacz. Mogłaś się uczyć angielskiego jak był czas. Chciałaś kolegę? To masz. Teraz radź sobie sama. Przecież jak będziesz z nim sam na sam, nie będę stać obok i tłumaczyć. Dirk,
Arleta went faster and more to the left. Arleta, Dirk pyta, czy teraz dobrze. Na zdrowie. Czuję do ciebie miętę. A ty? I feel mint to you. And you? Mint. Co to kuźwa? Ja pierdolę. No palce lizać to nie jest. I will not lick your fingers. Jestem tak głodna, żebym zjadła konia z kopytami. Zjemy coś? I am hungry for a horse with hooves. Shall we eat? Not sure they serve horses here. Okej, poprosimy rachunek. Zapłacisz? Czy masz węża w kieszeni? Witajcie, Gorole. Poloki, moje kochane rodaki. Bardzo chcałbym bedanken, że mogę tutaj być samen z wami. Taki konkurs to jest dla mnie echt wyróżnienie. I ir, że mogę stać na scenie z tyloma antal chude rodakami, co osiągnęli fest dużo w Holandii. Bo jo, na przykład, to właśnie skończyłem drugą książkę i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mam ze sobą parę egzemplarzy. Widzę, że są tu też moje klienty. Ale to nie szkodzi. Powodzenia. Bardzo chciałem podziękować memu mentorowi. Mistrzowi nadmistrze, mistrzowi Miszu. To on prowadził mnie w całkowito wech na oświecenie i pokazał mi, że doskonalenie, stawanie się lepszym ik, to czasem ciężko przeprawa. Ale eindelijk się udaje. Przyszłem tu do was nie z myślą, że jo to Havinen, ino, że pokorza wom, że ca w siebie helofen. I że nie obchejfen, jak jest gorzej. Pogali zapraszam wszystkich do mnie po szybko pytanie rada, bo dzisiaj wszyscy mocie korting. Dziękuję. Red hair? Does your mother know that? Okay. Take a seat, please. Chodzę, wyciągam brzytwę, zawijam kasę i spływam. A disco polo będzie? No co ty, na takiej gali? Szkoda, bo ja w sumie lubię. I wyczaiłam, że Holendrzy też mają swoje disco polo. Chyba każdy naród ma. Taki folklor, którego niby się wstydzimy, ale jak nikt nie widzi, to nawet nóżka chodzi.
Z Henkiem idziesz? Słyszałam, że on kasy nie ma wcale. I co? Nie uciekłaś? Ile by nie miał. To jest zajebisty facet. Wiesz, jak to mówią. With right people, you can steal horses. Ej, to znaczy, że się zakochałaś. Oh my god! Ja też z kimś idę, ale nie powiem z kim. A u ciebie jak tam? Ty już chyba na kontrakcie, nie? No, jestem zachwycona tą pracą. I język w miarę opanowałam. No, i też się chyba zakochałam. What? Dzień dobry. Oh my god! Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Oh, how cute. W czym mogę pomóc? Ja... Ogłoszenie o pracę widziałem? O, zgadza się. Szukamy barbera. O, to może ja przyjdę jutro. Ależ nie. Akurat pan czeka na swoją kolej. O, ja chętnie skorzystam, bo nie byłem umówiony. Fiu, fiu, fiu. No Henki to zwariuje. No dobra, dziewczynki. Kupiłam na wieczór wszystko z listy. Teraz, która z was potrafi gotować? Moja ewentualnie to wodę na herbatę zagotowała. Arleta? Jessica? No kuźwa, to po jakiego grzyba my się zgłaszałyśmy, skoro żadna z nas nie potrafi gotować? No dobra, ale skoro oni wszyscy obcokrewcy, to kto będzie wiedział, jak naprawdę smakują pierogi? Zrobimy z przepisu i im damy. Nie mogłaś kupić gotowych? To by się raz, dwa do wody wrzuciło, a tak to nie wiemy nawet, co z tego wyjdzie. No, to smak, nie musimy się już martwić. Nawet go nie poczują. What is it, Amada? Pierogi, Polish dish. Where are you from? I'm Dutch. From which city are you in Poland? Hell, baby. Pierogi is very popular dish there. Apart. Lekker? Ik zou het niet aanraden, maar wel een interessante smaak hoor. Chili lekker. Słuchaj, moja wczoraj do mnie godo, że ma w planach babski comber. W ten sam dzień, co są wielkie derby Śląska. Rozumisz? I ją mam z bajtlami siedzieć, a miał ich z chłopcami do szynku. Hi, I'm Mariolka. This pierogi. Polish food. It's typical Polish. You love it? Kajk, to jest jakiś hasio. Where are you from? Czechosłowakia. Ha!
tu Arleta. Pierogi van Polen. Traditional Polish. It's very good. Panie Andrzeju. Andrew bych wolał. Okej, okay, Andrew, proszę mi powiedzieć, jak pan się w te długi władował? Ja to naprawię, bez obaw, ale proszę mi powiedzieć, jak do tego doszło. Do tej pory robiłem wszystko alone. Klantów niby coraz więcej, ale coraz częściej doradzą gratis. A ten mój mentor coraz droższy. No i na wycieczkę do Tybetu zbieram. No i dom w takiej dzielnicy też nie jest najtańszy. Andrzej! Pójdź sam pieruński giździe darmo zjadzie jeden. Wiele mam ci godać, że chcę klapsznite z hałskiejzą. Przyłaś tu ino wartko, bo żech jest głodno. Ja mu ty, już idę. Okej, to może jeszcze pójdę? Okej, okay. Danke für for zrozumienie. Dokończymy online, ja? Okej. Przedawca ubezpieczeń? Hodowca bydła? Znany wróżbita? Świadek Jehowy? I hydraulik? Kurwa, Sosnowca? O, żeż ty oszuście jeden! Ty lebrze podupcony! Głuchy żeś je? Czasem myśla, że mi cię w lazerycie podmienili, ty ciulucha chorski! Do wejmiesz ryś! O, a ambasador to chyba z córką będzie. Baśka, a co ty tych chłopów tak na prawo i lewo obracasz, co? Ja to już zawodowo. W lewo, nie? W prawo? Tak. Widzi pani? Pyk. I nie ma typa. Ja to już widzę po twarzach. A Holendrów to od razu odrzucam ostatnio. Szczytem flirtu z takim to wysłanie zdjęcia... Ale tak bez skrępowania? O, fajnie. Fajnie? Gra wstępna po holendersku brzmi mniej więcej tak. Położę rękę na ramieniu twym. To się rzygać chce. Za moich czasów to się listy pisało. A szczytem perwersji było odciśnięcie ust na ozdobnej papeterii. Zaraz, zaraz. Schorowana mamusia? W co ty pogrywasz, mamo? Co to są za zdjęcia? Pokaż. Respekt. Taniec brzucha? Flamenko? Skok na bungee? Kilimandżaro? Odkąd Stachu zmarł, postanowiłam nie czekać, aż i mnie śmierć zawinie. Rozpisałam wam spadek, przeprowadziłam się do kawalerki i żyję pełnią życia. No ale nie mogłaś się zapisać, nie wiem, no, na kurs szydełkowania. Mamo, taniec brzucha, no weź, wstydziłabyś się. Niby czego? Ja chcę żyć. Przez 20 lat opiekowałam się twoim schorowanym ojcem, Grażyna. Kartofelku. Mamo, ostrzegam cię. Ale nie powiesz nic, Boże, nie? Tak jutro rano mam bilet na samolot. No nie powiem. Ale teraz ten twój taniec brzucha to mi się będzie po nocach śnił. A tu co tak cicho? Pewnie mnie znowu obgadywały. Mamusia jutro wyjeżdża, zabierzesz ją do domu, pogadacie sobie i niech się porządnie wyśpi.
Ostatnio to jakoś nie miała okazji. Do powodzenia, trzymam kciuki i daj mi znać zaraz, jak się kala skończy, dobrze? Okej, buziaki, pa! Jest. Ostatnio prawie wszystkie moje niepowodzenia są związane z jej osobą. Grażyna, przecież to jest jakiś spisek. To trzeba zgłosić. Najpierw eksplozja, potem ślepy fotograf, a teraz Bożena w jury. Ona tu przyjechała mi życie zatruć. Gówno z nagrody. Pani Joanno, czy może pani wymienić chociaż jedną zasługę tej czudki? Pani Bożena jest szanowaną restauratorką. I krytykiem kulinarnym. Kim? To my chyba o dwóch różnych Bożenach rozmawiamy. Bo ta tutaj to jest zwykłą krawcową. Przykro mi, ale nie mogę pani pomóc. Gala zaczyna się już za pół godziny. Życzę miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Słuchaj, mam takiego newsa, że ci buty spadną. Nie teraz, już się zaczyna. Szanowni Państwo, witamy wszystkich gości bardzo serdecznie. Usiądźmy wygodnie i poznajmy tegorocznych nominowanych. Kategoria kariera. Sławomir Budzyński, No Problem and Son. Monique Wilders. Katarzyna Rostowy. I Michelle Kłosowska.
Kategoria Objawienie Roku. Agnieszka Zakrzewska, Grażyna Baszczykiewicz, Coach Andrew, Sławomir Budzyński, No Problem and Son, Miss Polonii Holenderskiej Aleksandra Wóźniak, Ambasador Andrzej Zguba. Kategoria Kultura. Agnieszka Zakrzewska, Sławomir Budzyński, No Problem and Son. Kategoria Młody Polak Sukcesu. Ze względu na zbyt małą liczbę młodych kandydatów została w tym roku anulowana. Co? I creme de la creme, nasza najcenniejsza nagroda. Kategoria Biznes. Grażyna Baszczykiewicz. Ksiądz Maciej Górski. Sławomir Budzyński. No problem and son. Gratulujemy Agnieszce Zakrzewskiej zwycięstwa w kategorii Kultura. Niestety nie ma jej dziś z nami, dlatego połączymy się zdalnie. No, witam, witam. Tym razem odbiła mi palma i mnie nie ma. Sukces mojej ostatniej pozycji sprzedanej w wielomilionowym nakładzie pozwolił mi na przeprowadzkę. Tym razem pozdrawiam Was ze słonecznej plaży, gdzie piszę moją kolejną książkę, tym razem o Ludwiku XVI. Szczególnie pozdrawiam coacha Andrew. Stay tuned, bitches! Za nami pierwsza kategoria, a my zapraszamy na krótką przerwę. Bożena. Przepraszam panią, ja w pracy jestem. Czy ty za każdym razem musisz udowadniać, że jesteś najlepsza? Pani z prasy? Na konferencję prasową zapraszam po Gali. Bożena, w co ty grasz? Przecież my prowadzimy wspólny biznes. Obojgu nam powinno zależeć na nagrodzie. Ja mam propozycję. Zawrzyjmy rozejm. Choć na ten jeden dzień. Okej. Okay. Czemu ty zawsze musisz tak dowalić, co? Kurde, zawsze chciałam mieć siostrę, a wy macie siebie i tylko wieczną wojnę w gratisie. Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Na jeden dzień zakopałyśmy topór. Da mi objawienie roku i niech się wypcha. Ej, to dobre i to. To ja idę szybko powiedzieć. Nagrodę dla najlepszego pracodawcy otrzymuje Euruc. Het is voor ons als bedrijf een enorme erkenning om deze prijs te mogen ontvangen. Ook betekent het een enorme stimulans om hetzelfde te doen voor de werkgevers, werknemers en iedereen die zich afspeelt in ons regionale gebied. Nogmaals, hartstikke bedankt voor deze prijs. Dank jullie wel. Następna kategoria to Objawienie Roku. Szykuj się, Krawka. Wygrasz w tej kategorii. Co? Naprawdę? A zwycięzcą jest... Coach Andrew. Witajcie, moje kochane rodaki, landgenoten van me.
Muszę wam powiedzieć, że wszystko, co w życiu osiągłem, zawdzięczam inną osobie. Bo męs uczy się cały lejfen i kiedyś myślałem, że do osiągnięcia sukces potrzebuję innych. Ale nie. Wystarczy w siebie helofen i się nigdy nie obchejfen. Dzięki tej nagrodzie spełnia swój największy drom. Poleca do Tybetu. Do wszystkich zainteresowanych moja drugo autorsko book. Dzisiaj wszyscy macie korting. Bedank. Wiadomość, że padniesz, jak usłyszysz. Filip, kuźwa, nie teraz. Dzień dobry. Mam na imię Krzysztof. Jestem pani ogromnym idolem. Czy zechciałaby mi pani zdradzić, z kim warto byłoby się zaprzyjaźnić tego wieczora? No na pewno nie ze mną. I co tu robi ten ciapaty? Już tu porządne wybory są. Polaka roku wybory. Rozpraszali kolorowych, Arabów, Żółtków. I na co to? Może jeszcze Żydów zaprośmy? Albo jeszcze lepiej pedała. Co zrobiłeś? Wysadziłeś bistro. Heniu? Nie mów do mnie Heniu. Okej, kochanie, może być? No pewnie. No więc, kochanie, dziś wieczorem się przyznajesz, albo mnie już więcej nie zobaczysz. Nagrodę w kategorii kariera otrzymuje Monique Wilders. Popatrzcie, jak wiele można osiągnąć, zaczynając od bycia od zwyczajną pedikurzystką. Sami zobaczcie, gdzie ja dzisiaj jestem. W sensie dalej jestem pedikurzystką, ale nie byle jaką. Ostatnio piłowałam odciski samemu premierowi. O, będzie na waciki. A za chwilę crème de la crème wieczoru. Poznamy laureata w kategorii biznes, czyli ostatniej nagrody wieczoru. A tą nagrodę wręczy przewodnicząca jury, pani Bożena Gwóźdź. Thank you.
Przepraszamy za problemy techniczne. Na scenę zapraszamy panią Bożenę Gwóźdź. Daj mi tylko znak. Dobry wieczór państwu. Jako przewodnicząca jury mam zaszczyt wręczyć główną nagrodę. Przepraszam, ja chciałam coś ważnego powiedzieć. W jury zasiada osoba, której nie powinno tam być. Przede wszystkim dlatego, że jest moją siostrą, a ja jestem kandydatką. Ale to nie jest główny powód. Zdaje się, że jednym z głównych haseł tegorocznej gali jest tolerancja i równość. Ale według mnie ta osoba niespecjalnie podziela tę zacną ideę. Sami zobaczcie. Co tu robi ten dziabaty? Toż tu porządne wybory są. Ponad roku wybory. Rozpraszanie kolorowych, hrabów. Nie no skandal. Żółtków. Na co to? Już jeszcze Żydów zaprośmy. Ojca, ojca. Albo jeszcze lepiej. Pedała. Zostawiłem was na kilka miesięcy. Czy wyście zmysły postradały? Ty wiesz, co ona zrobiła? Odkąd przyjechała, to są same nieszczęścia. Bistro jest moje i dobrze o tym wiecie. Ale tego wybuchu to ci nie daruję. Przepraszam. No bo ten wybuch to... ten... to moja sprawka. Ale słowo daję. Okraść chciałem. Nie zniszczyć. No proszę. Ale nie. Zawsze to Bożenka wszystkiemu była winna. Przepraszam. Co? Bo nie dosłyszałam. Przepraszam, że cię oskarżyłam o coś, czego nie zrobiłaś. Ja też przepraszam. Ale za co? Nie przesadzasz? Jesteście siostrami. Niszczycie swój potencjał, zamiast zbudować najlepszą knajpę w mieście. Ty ze swoją pasją do gotowania i ty ze swoją smykałką do interesów. Razem możecie góry przenosić, ale nie. Wolicie walczyć. No to walczcie. Tylko zejdźcie ze sceny, bo ludzie nie przyszli tu was oglądać. Szanowni Państwo, po tym jakże wzruszającym incydencie zapraszam na gwóźdź finał programu. Złotą statuetkę otrzymuje ksiądz Maciej Górski. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim zwycięzcom, szczególnie coachowi Andrew. Thanks, bro. Chciałbym oddać swoją nagrodę komuś, kto na to zasługuje dużo bardziej niż ja. Swoją statuetkę. Kasę zachowam. Żartuję. Na scenę zapraszam panią Grażynę Baszczykiewicz.
Tyle się uczyłam i wszystko diabli wzięli. Chciałam podziękować wszystkim swoim przyjaciołom i rodzinie. Całej. Bez wyjątku. Kochani, teraz stanie się coś, do czego dojrzewałem przez kilka ostatnich miesięcy, a czego na pewno nie spodziewacie się na tej scenie. Na scenę zapraszam kogoś bardzo szczególnego dla mnie. Filip, pozwolisz? Szybko? Myślałem, że się trochę popastwimy. Baśka, no chodź no. Baśka, no chodź. No idź. Barbaro? Czy zostaniesz moją żoną? Jezu! A Jezu! Dla Jezusa każda forma miłości jest właściwa. Ja zrozumiałem, że dla mnie właściwą miłością jest miłość do ciebie. Wyjdziesz za mnie? Co mam nie wyjść? Wyjdę. Narzeczoną. Kto by pomyślał? On już tak na serio nie będzie tym księdzem? No tak mówił. Ale jak zobaczyłam wyciągi z konta bankowego, groszka, ja bym tutaj niczego nie kończyła. Dobry biznes. A może jeszcze coś razem wykombinujemy? A ty słyszałeś, że paracetamole mają kamperem do Polski jechać? Już ja widzę Iwonkę na szpilkach na kampingu. Ej, ale fajnie, że jadą do Polski. Kurczę, ja to bym chciała do Polski na stałe wrócić. Do tej przyrody, do tych krajobrazów, do jedzenia. Tylko do ludzi jakoś już tak mniej. Coraz więcej nas dzieli. I wiesz co, coraz mniej czuję tą polską mentalność. No Bożeś się z Holendrzyła. Nie wiem. Teraz jak jadę do Polski, to mam wrażenie, że muszę się politycznie określać, przynależeć. Albo jesteś z jednymi, albo z drugimi. Kurczę, nie można usiąść tak normalnie przy stole z człowiekiem. Tylko z człowiekiem tego samego sortu. No co? Dzień dobry się chyba mówi, nie? No właśnie. Ty to się nigdy nie nauczysz. Dobra, nie marudź. Prezent przywiozłam na pojednanie. We dwie? Do Egiptu? Bez języka? All excuse me wykupiłam. Języka nie trzeba znać. Zresztą. Od 2 tygodni z takim jednym czatuję
i jakoś się dogadujemy. Habibi ma na imię. To co, decydujesz się? Bo chętnych nie brakuje. No dobra.